medycynie chińskiej, ale nie tylko, również w akademickiej, możesz czytać z bardzo wielu rzeczy. Wcześniej Wam pokazywałem filmiki z czytania z twarzy, czy z języka, czy z pulsu. Natomiast możesz też zobaczyć, jakiego rodzaju zaburzenia czy choroby masz Ty, czy Twoi domownicy, czy pacjenci, patrząc się tylko i wyłącznie na ich paznokcie. Do czego służą nam paznokcie? Pewnie niewiele z Was się nad tym zastanawiało. Paznokcie to jest pewna pozostałość, która nam została po naszych przodkach. Dzięki tej twardej strukturze możecie sprawić, że chwytacie rzeczy dużo mocniej. Kiedyś były to narzędzia, jeszcze wcześniej drzewa. Dzięki Waszym paznokciom, wcześniej pazurom, możecie się podrapać. Możecie też wziąć owoc i go z powodzeniem obrać ze skórki. Obecnie paznokcie używane są może co najwyżej do właśnie drapania się oraz oczywiście do chwytania różnych przedmiotów. Kiedy spoglądacie na paznokcie, nie są one pomalowane, to mogą Wam powiedzieć bardzo dużo o czyimś zdrowiu. Najpierw powiemy sobie, jak wygląda prawidłowy paznokieć. Prawidłowy paznokieć zdrowej osoby, to jest paznokieć, który jest taki różowawy, ma dosyć mocną płytkę, czyli się nie kruszy, nie pęka i ta płytka jest równomierna, czyli nie jest taka pofałdowana. To już świadczy o tym, że jest całkiem nieźle. W medycynie chińskiej mówi się, że paznokcie są odzwierciedleniem pracy wątroby. Czyli jak tylko pojawiają się jakieś mniejsze i większe problemy z wątrobą, to od razu macie tego odzwierciedlenie w paznokciach. Natomiast medycyna akademicka dodaje do tego też jeszcze kilka przypadłości z innych narządów, które też mogą mieć odzwierciedlenie właśnie w owych paznokciach. Na co najpierw zwrócić uwagę? Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, czy właśnie paznokcie są słabe, czy są łamliwe, czy są popękane. Słaba jakość paznokci będzie Wam od razu mówiła, że wątroba nie działa do końca tak, jak powinna. W medycynie chińskiej jest to związane z takim syndromem, który się nazywa niedobór krwi wątroby, czyli nie dość, że ta wątroba nie pracuje do końca tak, jak powinna, co może mieć odzwierciedlenie w badaniach krwi, to jeszcze potrafią być takie problemy, jak na przykład niedokrwistość. Objawem niedokrwistości potrafi być też sytuacja, kiedy ten paznokieć jest blady. Paznokieć jest zbudowany w taki sposób, że najpierw mamy macierz paznokcia, a na górze znajduje się płytka. Ta macierz jest unaczyniona przez naczynia krwionośne. I tak naprawdę to jej kolor obserwujemy pod paznokciem. W momencie, kiedy ona jest dobrze ukrwiona, to powinna być różowawa. Jeżeli jest źle ukrwiona, no to jest biaława. Co właśnie Wam może mówić o tym, że jest jakiś problem ze strony krwi, na przykład anemia czy niedokrwistość. Jak jesteśmy przy kolorze, to warto zwrócić uwagę na to, czy paznokcie są białe, nie tylko blade, ale całe białe. Całe białe paznokcie mogą świadczyć o bardzo poważnych chorobach, takich jak niewydolność serca czy nerek, albo o innych chorobach wątroby. W medycynie akademickiej mówi się o takich paznokciach, jak paznokcie Terry'ego, które wyglądają dosyć charakterystycznie, to znaczy one są blade od podstawy paznokcia w górę, natomiast na odległość około 3 do 5 mm od wierzchołka paznokcia są normalnego koloru, więc ta bladość występuje tylko na dole i w środkowej części. Jeżeli macie tego typu paznokcie albo wasi bliscy, może to też mówić o poważnych problemach ze zdrowiem, takich jak przede wszystkim marskość wątroby, ale również na przykład cukrzyca typu drugiego. Jak jesteśmy przy kolorze, paznokcie żółte. Żółte paznokcie to przede wszystkim powinniście myśleć albo o grzybicy, a zdarza się też, że żółte paznokcie mogą mieć osoby, które cierpią na różnego rodzaju choroby metaboliczne. U osób chorych na choroby metaboliczne możecie również zaobserwować, że
paznokcie są takie pofałdowane. I nie mówię tu o takich małych fałdkach, takich pionowych rysach, o czym zaraz jeszcze powiemy, tylko mówię o takich dużych pofałdowaniach. To świadczy o pewnym znacznym, przewlekłym procesie chorobowym, który jest w ciele od dłuższego czasu. Te takie pionowe linie, które możecie znaleźć na paznokciach, które obserwuję u bardzo wielu moich pacjentów i również u mnie, są tak dosyć delikatnie zaznaczone, mówią już o tym, że wątroba właśnie nie pracuje do końca tak, jak powinna i trzeba o nią zadbać, natomiast nie wskazuje to jeszcze na stan chorobowy. W momencie, kiedy macie takie poprzeczne linie, czyli nie pionowe, tylko poprzeczne, takiego rodzaju zagłębienia w paznokciach, znowu, to już Wam sugeruje, że mogą być jakieś większe problemy w organizmie, że mogą być choroby metaboliczne, może być też silny niedobór witamin z grupy B. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na plamki, które występują na paznokciu. W momencie, jeżeli macie białe plamki na paznokciu, to może być to wynikiem albo urazu, czyli po prostu się gdzieś walnęliście. Natomiast może też to wskazywać, tak mówi medycyna chińska, że jecie zbyt dużo kwaśnych potraw albo macie niedobory magnezu i cynku. W momencie, kiedy te plamki są czarne bądź brązowe, to medycyna chińska mówi, że może być to często powiązane z pewną dysfunkcją żołądka, jego stanem zapalnym, a może nawet chorobą refluksową. Ciekawym faktem jest też oglądnięcie tak zwanego obłączka. Obłączek to jest to pole, które się znajduje u podstawy paznokcia, taki biały półksiężyc. Chińczycy, oglądając ten obłączek, zwracają uwagę na kilka rzeczy, a mianowicie jaki on jest duży. Jeżeli on jest duży i przekracza 1/3 wysokości paznokcia, może to mówić o tym, że jest pewien zastój w przewodzie pokarmowym albo że osoba spożywa zbyt dużo białek. W momencie, kiedy ten obłączek jest mały albo go prawie nie widać, może to mówić o pewnej słabości układu pokarmowego ogólnej. Natomiast Chińczycy też zwracają uwagę, że może to wskazywać, że jest pewna słabość konstytucjonalna danej osoby. Czyli tak jak mówiłem w filmie o tych tak zwanych dobrych genach, tak też tutaj warto o tym wspomnieć, oceniając witalność danej osoby, tą witalność, którą nabywamy od naszych przodków, tą witalność, którą mamy, kiedy się rodzimy. Także bardzo dobrym znakiem jest, kiedy ten obłączek jest widoczny. Im jest mniej widoczny, tym możemy być bardziej chorowitymi osobami. Obłączek badacie przede wszystkim na kciukach. Wracając do koloru paznokci, paznokcie takie fioletowawe, niebieskawe, mogą być wynikiem urazu. Natomiast w medycynie chińskiej też to często mówi o tym, że gdzieś w ciele występuje jakiś ból, czy po prostu zastój. Może być to zastój krwi. Na koniec, może nie tyczy jeszcze to samych paznokci, bo nie jest to do końca związane z ich strukturą. Natomiast jeżeli widzicie paznokcie, które są poobgryzane, albo sami obgryzacie paznokcie, to nie chcę bić jeszcze na alarm. Natomiast może to świadczyć o tym, że w tle są jakieś problemy lękowe, jakaś kompulsywność, być może jakaś nerwica, która później się może rozwijać. Także warto mieć to z tyłu głowy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam do udostępniania, do komentowania i do lajkowania. Do zobaczenia przy następnym.